W dzisiejszym odcinku zajmiemy się składaniem broni Dia oraz jej ulepszeniem. Pierwszą rzeczą, którą będziecie musieli zrobić, to jest zabicie właśnie Megatona. Czy jak on się tam nazywa? Ale chyba tak. Niech tak będzie. Czyli po prostu jak go zabijecie, to on opuści kartę, którą będziecie musieli zanieść do komputerka. Zaraz pokażę wam, gdzie ten komputer się znajduje. To jest właśnie ta karta. Komputery znajdują się właśnie tutaj po lewej stronie. Tam gdzie jest taka bomba duża jakby wisiała, czy co to jest. I tu wkładacie kartę i bierzecie zdalnie sterowana Dia. Skanowanie. Następnie nazbierajcie sobie kilku zombie koło siebie. Tu będziecie musieli przejść do tego pomieszczenia. Tu włożyć, nacisnąć po prostu kartę i żeby ta maszyna cała wciągała zombie. Jeżeli ona wam się przygrzeje, to poczekajcie kilka sekund i będziecie musieli ją znowu uruchomić. No mi się tutaj przygrzała, musiałem jeszcze raz wprowadzić tu zombie. Rozpoczynam zdalną aktywację. Jak ona sobie wciągnie tą już swoją właściwą ilość zombie, to po prostu znowu przychodzicie do tego okienka, gdzie ją zasilaliście i naciskacie kwadrat. Wiecie, z jakim ryzykiem wiąże się włączenie tej maszyny, ale i tak. Okej, okay, już ją zdobyliśmy. Będziecie mogli przejść do ulepszania tej całej maszyny. Ja zalecam robienie pierwszej, to jest elektryczna, bo jest najlepsza, najsilniejsza. To jak żeby ją zrobić, to będziecie musieli się przenieść znowu do drugiego wymiaru i szukać diamentów. Tylko przeniesienie do tego wymiaru to musicie zrobić z dołu, nie z góry mapy, tylko z dolnej części mapy. Bo tutaj nie znajdziecie, jeżeli się przeniesiecie na górnej części, to nie znajdziecie żadnych diamentów. To wam właśnie chciałem zaprezentować to. Tu jest drugie miejsce, gdzie znajduje się diament i nie ma go. No, będziecie musieli przejść tutaj na dół i stąd się przenieść do drugiego wymiaru. No jak się przeniesiecie, to będziemy mogli, zaraz wam pokażę, gdzie są trzy diamenty. Bo pamiętajcie, możecie przejąć tylko jednego, będziecie musieli go zanieść do skrzyni, która znajduje się na dole. To jest właśnie pierwszy diament. Tu znajduje się drugi przy wejściu do jaskini, gdzie jest rozbity samolot. Jak już wzięliście, widzicie, broń się naładowała na żółto. Właśnie drugi, czy tam pierwszy, czy drugi. I tu skrzynka znajduje się, ale strzelacie tylko po przeniesieniu w normalny wymiar. I tak będziecie musieli zrobić trzy razy, czyli znowu będziecie musieli się przenieść do drugiego wymiaru, wziąć diament, poczekać ileś tam minus, a z was z powrotem wrzuci do normalnego wymiaru, podejść do tej skrzynki i po prostu strzelić. Uwaga, eksfiltracja niedostępna. Powiadomię was, gdy Raptor 1 znów będzie w sektorze. Bo nie jesteście w stanie przenieść trzech diamentów. I trzeci znajduje się właśnie tutaj na górze, w tym miejscu. I tak samo, pojdź do skrzynki strzelić i macie już ulepszenie elektrycznej broni. No, jak już ją zużyliście, to będziemy mogli podejść tutaj do tej całej bańki. Dział zbrojeniowy na pewno będzie nią zainteresowany. I będziecie musieli w nią po prostu strzelić elektryczną bronią. Ona znajduje się tutaj, gdzie ten cały dziennik doktora. O. I już, pierwszą macie. Teraz przejdźmy do następnej, to jest gazowa. Będziecie musieli wsiągnąć butlę gazową, że tak powiem. Ona znajduje się tutaj na górze, w tym miejscu. Nad tą maszyną, gdzie żeście robili tą grę.
Następnie będziecie musieli zanieść butlę na dół, właśnie tu, gdzie jest ta bomba, pod nią. Wcisnąć kwadrat i tu zabić właśnie te psy wybuchające. One tam wychodzą co 7 fal. No jak widzicie, zabijacie, to po prostu ta gaz zostaje wciągany do tej butli. No jak ją napełniliście, to będziecie mogli wrócić tutaj, gdzie jest salon rozbity. Tu jest następna skrzyneczka. Wkładacie kwadratem i strzelacie. I macie już ulepszenie gazowe. I tak samo podnosicie, zmieniacie broń na gazową i strzelacie w tą butlę, tam co strzelałem na początku, pokazywałem elektryczną. No i tu będziecie musieli strzelić tym gazem. Następną, jaką zrobimy, to będzie broń, która strzela kulami ognia. To jest jeden z łatwiejszych. Po prostu będziecie musieli się przenieść w drugi wymiar. To nie musicie robić tam. To możecie zrobić na samym początku. Tu jest taka skrzyneczka. Widzicie, samolot się właśnie, jak przychodzicie w drugi wymiar, on się podnosi. Tu musicie w nią strzelić, ona się otworzy. I podnosicie część. Bezpiecznie. Następnie musicie przejść tam, gdzie kładli się tą butlę gazową. O, tu wam się otworzy taka skrzynka. Umieścić ten bezpiecznik, on rozetnie tą skrzynkę laserem. Następnie was z automatu gra przerzuci do normalności. I tu będziecie musieli wskoczyć na ciężarówkę i otworzyć skrzynkę. I tak samo, podejść do tej butli całej i strzelić z niej. Co to oznacza, nie? Chyba nie pamiętam, w której ramie. Zaraz zobaczymy. O, w lewe. No i ostatnią to jest lodowa chyba. Tu będziecie musieli strzelić w skrzynkę. Ona spadnie. Tam zostawi wam fiolkę, którą będziecie musieli podnieść. I tu położyć pod tym grzybkiem. A żeby z tego grzybka, z tam buby, czy jak to się nazywa, wypłynęły soki, to będzie musiał po prostu ten opan rzucić w nią. Ona zmieni kolor na fioletowy. Podkładacie tam słoiczek i zbieracie całą esencję. Tak samo, nie musicie tego robić tak jak ja tutaj wam chciałem po prostu pokazać, że po kolei, ale musicie to robić wcześniej, tylko po odkryciu tej broni. Tam musicie poczekać, nie wiem ile, tam parę minutkę i po prostu ona, ta fiolka się napełni. Następnie musicie położyć ją na skrzynkę tu po tej bańki całej, co tam już strzelaliśmy. No i już mamy lodową i po prostu tak samo strzelicie w ostatnie ramię, które zostały. No jak to zrobiliście, to już przejdziemy do ostatnich zadań. Tylko tutaj do tego zadania, tego ostatniego, który wam pokażę, no nie jak niestety w następnym odcinku, to weźcie sobie już przygotujcie broń elektryczną, bo już będziecie mieli powrotu. No, tą bronią elektryczną jest najłatwiej przejść ostatnią fazę. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, na razie, pa.